Kilka dni temu zawaliła się część kamienicy, bo pod nią aktualnie był drążony tunel tarczą TBM na łódzkiej średnicy pomiędzy przystankiem kolejowym Łódź Polesie a Łódź Śródmieście. Gdzie dokładnie to się znajduje na trasie, jak wygląda cała inwestycja we wrześniu 2024, jeśli chodzi o Koziny, Polesie, Śródmieście, no i oczywiście o zawaloną kamienicę i inne pozostałe elementy na całej inwestycji? O tym wszystkim w dzisiejszym filmie. Zaczynamy! Partnerem kanału Avizonosz jest platforma Koleo, gdzie znajdziecie rozkłady jazdy PKP oraz bilety kolejowe. Łódzka średnica 2050. Witam Was tutaj, cześć Zanosz i zapraszam Was teraz na kolejny materiał z łódzkiej średnicy 2050. I zaczynamy sobie od części najbardziej wysuniętej na północ, czyli Łódź Żabieniec. I spokojnie do tej kamienicy dotrzemy, gdzie tam się zawaliło. Dotrzemy do jednej i drugiej tarczy. Jedna jest trzymana, druga cały czas pracuje. Zaczynamy oczywiście od tego odcinka, który jest realizowany małą tarczą, która już wydrążyła de facto swoje trzy tunele w osi 18, osi 21 i osi 22. O długości kolejno 924 m, 1107 metrów i ostatni, który wydrążyła o długości 748 metrów. Teraz ten, który realizuje w tym momencie, to jest długość 696 metrów i jest to oś 17, więc trochę tutaj jest realizowane i ona dopiero co właściwie ruszyła, jeżeli chodzi o tą realizację. Jest to oczywiście tarcza TBM Faustyna o średnicy 8,76 metra. A w tym miejscu z kolei możecie zobaczyć dwa wiadukty kolejowe, bo ten pośrodku jest stary, znaczy stary, jest już wybudowany od dłuższego czasu, natomiast dwa po bokach, które tu widzicie, są właśnie dla nowych torów wylotowych bezpośrednio z podziemi. Obydwa to są już właściwie gotowe i to jest zmiana, jeżeli chodzi o tą inwestycję w porównaniu z poprzednim materiałem, który się pojawił 3 miesiące temu. W tym miejscu widzimy wylot z tunelu, który jest już właściwie całkowicie gotowy, jeżeli chodzi o przestrzeń kubatorową. Widzimy mniej więcej zarys klatki schodowej, ale tu jeszcze cały czas widzimy komorę wydobywczą tarczy TBM, która wtedy była przenoszona już jakieś ładne pół roku temu ponad z jednej komory do drugiej. W tym miejscu tarcza była wyjmowana, no i teraz aktualnie trzeba całkowicie to wszystko wykończyć i usunąć wszystkie elementy, jak chociażby kołyska, która w tamtym się znajduje. Tu z kolei jest komora żniwna, skąd jeszcze niedawna tarcza TBM miała całe zaplecze swoje techniczne, jeżeli chodzi właśnie o TBM Faustynę. Aktualnie jest to już całkowicie nudno, jeżeli chodzi o pracę TBM-u, no bo on teraz faktycznie już drąży się od stacji kolejowej, czyli od Kozi. Natomiast tutaj faktycznie było całe zaplecze budowy, teraz aktualnie można już rozpocząć kolejne prace, jeżeli chodzi o wykańczanie całego tego wylotu. Tu widzimy, że faktycznie tej pochyli na samą stronę północną trochę brakuje, niemniej już to właściwie jest do zadecydowania. No i też co ważne, w tym momencie mogę powiedzieć, że faktycznie tutaj trzeba będzie zrobić trochę prac torowych, jeżeli chodzi o wylot od strony północnej, bo tutaj układ torowy nie ma aktualnie możliwości po prostu jako wjazdu do torowiska kolejowego, po prostu tamtych rozjazdów jeszcze nie ma. Trzeba będzie je zrobić, pewnie jakieś jedno tory w tym miejscu będą wtedy realizowane, ale spokojnie, inwestycja ma się zakończyć za ponad 2 lata, więc jeszcze trochę tego czasu mamy. Tymczasem właśnie lecimy trasą TBM, która właśnie drąży ten odcinek. Nie do komory Długosza od Kozin, tylko do komory drugiej, która znajduje się właśnie po prawej stronie i do której za chwilę dolecimy. Ta do komory Długosza była realizowana jako pierwsza po lewej stronie, a do komory Unii jest teraz realizowana jako ostatnia. To jest odcinek właśnie, jak powiedziałem, o długości 696 metrów od stacji kolejowej Łódź Koziny właśnie do komory Unii. Jest to oś 17. Ostatni odcinek tunelowy realizowany tą tarczą TBM i najprawdopodobniej ten odcinek tunelowy zakończy mniej więcej za pół roku, czyli jakoś na zimę 2025. Ten odcinek tutaj z kolei jest już tak zrealizowany, że tutaj właściwie wszystkie tory wylotowe w kierunku Łodzi Kalickiej są w tym miejscu gotowe, więc tutaj nie będzie problemu, bo jak widzicie po lewej i po prawej stronie
są po prostu rozjazdy gotowe do torów, które aktualnie jeszcze nie są po prostu dalej zjebane. To są tory właśnie wlotowe do łódzkiej średnicy w tym miejscu. Tu jest kładka i funkcjonuje, chyba winda cały czas nie funkcjonuje, dwie windy nie działają, no ale to już inna sprawa. A tu widzimy bloczki, które są niezbędne do zamontowania właśnie. One służą jak podkłady, tylko po prostu to są takie bloczki pojedyncze na jedną i drugą szynę i one są po prostu wmurowywane, znaczy nie wmurowywane, tylko wbetonowane w całą konstrukcję tunelu w tym miejscu. Tu z kolei widzimy właśnie już tą komorę, która jest gotowa od dłuższego czasu. Ma tutaj ładnie zarysowaną całą klatkę schodową na dół, że oczywiście są klatkami ewakuacyjnymi, ale tu cały czas jeszcze zaplecze techniczne sobie pozostawiło niezrealizowane belki rozporowe w tym miejscu, bo tam jeszcze faktycznie w niektórych momentach tubinki były po prostu znoszone na dół, bądź inny ciężki sprzęt można było po prostu opuszczać na dół. Tu z kolei znajduje się komora Unii, która jest aktualnie pusta, w sensie tu się nic nie dzieje. Trzeba będzie może co najwyżej zrobić jedną większą, mocniejszą ściankę faktycznie, żeby przez to będzie się przejechać tarcza i będzie dializować swoje ostatnie przebicie. Niemniej tu jak widzicie jest aktualnie dializowana płyta denna na całej długości tejże pochylni. To będzie tunel oczywiście wylotowy na powierzchnię z średnicy, więc tutaj maszyniści będą się cieszyć, że zobaczyli ponownie światło słoneczne. No i tak widzicie, sama pochylnia nie jest jeszcze zalizana na całej długości. Tutaj ona będzie ciągnąć właściwie do samej kładki. No i jak widzicie, prace tutaj w tym miejscu są cały czas realizowane. Jeżeli chodzi o prędkości, z tego co pamiętam, tunel, tak jak już mówiłem, to nie jeden raz jest projektowany na prędkość tam około 100 km na godzinę. Więc to jest jeszcze w tym miejscu wszystko oczywiście realizowane, natomiast sama TBM Faustyna, którą właśnie tutaj widzimy, jej pracę w tym miejscu na tym całym odcinku, waży 650 tony, tak jak powiedziałem, średnica jej to jest 8,76 m i to jest ważne, bo dochodzimy do stacji Koziny i o tym może powiem w sumie w tym momencie. W sensie, czemu jest ważna średnica, to za chwilę powiem, bo to jest ważne, jeżeli chodzi o drugą tarczę TBM, czyli Katarzynę, która ma średnicę dużo większą, bo to jest aż 13 metrów. Natomiast tutaj przechodząc do Kozin, bo może od tego zacznijmy sobie, widzimy całą tą stację w swojej pełnej glorii. Tu aktualnie jest zaplecze techniczne jeszcze, jeśli chodzi o właśnie tą mniejszą tarczę TBM, czyli Faustynę. Ona stąd ma po prostu wyjmowane, ma wkładane tubingi, jak również oczywiście jest wyjmowany urobek. Zresztą sama tarcza w tym miejscu się znajduje. Widzimy też od zaplecza budowlanego w tym miejscu, od tej tarczy, dwa multikary, które się znajdują w tym miejscu na powierzchni, za chwilę jest zresztą zaobserwujecie, a tutaj w tym miejscu widzimy cały zarys poziomu minus 1, znaczy minus 2. To jest poziom minus 2, czyli tędy pociągi będą jechać w kierunku Łodzi Żebienie, czy też Łodzi Kaliskiej i w ten sposób po prostu będą sobie dalej wyjeżdżać na powierzchnię. Poziom niżej, czyli na poziomie minus 3, znajdują się wloty i tam po prostu będą dwa perony w kierunku Łodzi Fabrycznej. Tak jak już mówiłem, ten jeden raz ta stacja jest nietypowa, bo faktycznie to jest pierwsza stacja w Polsce, gdzie będzie miała dwa perony, a właściwie cztery perony, które będą pod sobą zlokalizowane całkowicie w części podziemnej, czyli będziemy mieli stację podziemną kolejową, która będzie wielopoziomowa, więc trochę odjechane bajery. Jeżeli chodzi o przejście pomiędzy peronami, one będą, będzie można się przejść z jednego na drugi peron na poziomie minus 1 i później będzie trzeba zejść na poziom bezpośrednio minus 3. Będą oczywiście schody ruchome, jak również będą windy. To jest dosyć zaawansowana i duża stacja, natomiast na każdym z poziomów będą po dwa perony. Na każdy z peronów będzie po prostu wylot z jednej bądź z drugiej strony. Też oczywiście będą klatki schodowe. No i to jak widzicie, już są całkowicie właściwie zrealizowane na całej długości. Tam, gdzie można było postawić słupy, a właściwie podpory dla całego stropu poziomu minus 2 w tym miejscu. No i za jakiś czas zobaczymy poziom minus 1, który w tym miejscu będzie się formować i oczywiście na poziomie minus 2 będzie cała hala odpraw. Tu też właśnie widzimy tarczę TBM, która w tym miejscu się właśnie już odbiła. Widzimy tubingi, które po prostu za sobą w tym miejscu zostawia i właśnie stąd tarczę TBM, znaczy już nie widzimy tubingów, natomiast widzimy faktycznie całą tarczę TBM w tym miejscu, która ma tam swoją głowicę i się w tym miejscu kręci. Ona się ciągnie stąd dalej, bo tak jak powiedziałem, właśnie będzie się ciągnąć w kierunku Łodzi Kaliskiej. I tu też widzimy wszystkie poziomy. Tu po prawej stronie najbardziej teraz widzimy poziom minus 3, gdzie będą właśnie pociągi wyjeżdżać jadąc z Łodzi Kaliskiej. Następnie widzimy po prawej stronie tarczę TBM, która będzie jechać właśnie w kierunku Kaliskiej. Następnie poziom minus 3 ponownie dla pociągów, które będą jechać z właśnie Łodzi Żabieniec. I jeszcze dalej kolejny poziom w kierunku Łodzi Żabieniec dla pociągów wyjeżdżających z Fabrycznej. Trochę to pokręcone, ale jak już to będzie się zarysowywać, to może właściwie będzie łatwiej. Tu z kolei widzieliśmy
oczywiście dwa multikary, które sobie stają na środku całego tego placu budowy. No i tak to mniej więcej w tym miejscu się już wszystko zarysowuje. Faktycznie budowa postępuje, trzeba im to przyznać, że jeżeli chodzi o tą mniejszą tarczę, w ostatnim czasie naprawdę prace dosyć dobrze przyspieszyły i to faktycznie idzie teraz mocno do przodu, więc to jest dobra informacja. Jeżeli chodzi o to, kiedy faktycznie sama tarcza TBM w tym miejscu ruszyła, to był 28 sierpnia 2024 roku, więc de facto niedawno i od tamtego czasu ta tarcza w tym miejscu po prostu już ma całe swoje zaplecze budowy i drąży całą dobę w tym miejscu. Oczywiście, jak ktoś nie pamięta, to przypomnę wam, że ta tarcza TBM mniejsza cały swój urobek wyrzuca do kontenerów, które się znajdują na multikarze, a same tubingi oczywiście również tym samym multikarem są dowożone do samej tarczy. Oczywiście, kiedy multikary nie są właśnie z kontenerem pod samą tarczą, to rzecz jasna, sama tarcza w tym momencie nie może funkcjonować. Niemniej całą dobę ona w tym miejscu funkcjonuje, jeżeli chodzi o całe zaplecze budowy multikary i całą po prostu w tym miejscu operację. Tymczasem tu jest komora odolanowska, czyli zaplecze budowy dla jednej, drugiej tarczy w pewnym momencie. W aktualnym to już jest tylko i wyłącznie zaplecze budowy dla przynajmniej urobku w tym miejscu, jeżeli chodzi o dużą tarczę TBM, czyli jeżeli chodzi właśnie o Katarzynę. W tym miejscu widzimy po lewej stronie taśmociąg, który się ciągnie. Tam dalej widzieliśmy już zabetonowany całkowicie strop właśnie, gdzie była obracana ta mniejsza tarcza, która dobiła odcinek tunelowy właśnie do komory odolanowskiej. A dalej widzimy miejsce, gdzie duża tarcza była wkładana jako komora startowa. Ona aktualnie w tym miejscu już całkowicie, ta komora jest już bez tarczy TBM. W sensie widzimy tylko i wyłącznie taśmociąg, który się ciągnie na górze dla urobku. Natomiast tak jak powiedziałem już na początku filmu, ta tarcza aktualnie nie funkcjonuje, więc tu się dużo nie dzieje. I widzimy, że aktualnie w tym miejscu jest całkowicie wykończona właśnie ta część. Tu będzie też i część, jeżeli chodzi o wentylację. Wentylatornie po prostu w tym miejscu będą znajdować się szlakowe, jak również wyjścia ewakuacyjne będą w tym miejscu również zrealizowane. Ponownie patrzymy na ten wylot, tu jest właśnie kierunek Łódź-Polesie i stąd bezpośrednio widzimy już Polesie. Do Polesia jest już ten tunel zrealizowany i ten na spokojnie, czy to pojazd z budowy, czy też po prostu na piechotę, pracownicy budowy mogą już sobie przechodzić. A jak tam sytuacja na Polesiu? Na Polesiu się dużo teraz dzieje, bo tu jest aktualnie zaplecze budowy, jeżeli chodzi o właśnie dużą tarczę TBM, czyli Katarzynę. Katarzyna ma średnicę, jak powiedziałem, 13,4 metra, no i w aktualnym momencie wydrążyła mniej więcej, tak na moje oko, około 48-50% całej swojej odległości, jeżeli chodzi o cały tunel. Jej tunel całkowity to jest 2665 metrów, więc całkiem długa odległość. To jest oś 23, no i cała długość się ciągnie właśnie od komory odolanowskiej przez przystanek Polesie, przez przystanek Śródmieście i kończąc na komorze przy Łodzi Fabrycznej. Jak widzicie, z lotu ptaka dużo się nie dzieje, ale dużo się więcej dzieje na górze, jeżeli chodzi o zaplecze budowy. Natomiast na dole aktualnie trwa po prostu czyszczenie terenu pod właśnie multikar. Tu po prawej stronie z kolei możecie zaobserwować właśnie tubingi. Z tubingów, jak pewnie wiecie, są składane pierścienie, od których się odbija, odpycha cała tarcza TBM i one właśnie tworzą cały tunel. Tych oczywiście pierścieni w tym miejscu jest bardzo dużo, musi być, żeby po prostu ten cały kolejny odcinek był zrealizowany. Zresztą widzieliście na wszystkich poprzednich odcinkach, że te tubingi tam się znajdują, one są w różnych miejscach pochowane, po prostu jest ich od groma. Natomiast w tym miejscu też się znajduje trochę zaplecza technicznego, jeżeli chodzi o samą tarczę, nie tylko wyłącznie, jeżeli chodzi o spuszczenie tubingów do multikarów, również jeżeli chodzi o części, tutaj jak widzicie, te duże baniaki w tym miejscu właśnie, jeżeli chodzi o mrożenie i inne elementy w tym miejscu zostały przeniesione, żeby po prostu te zaplecze techniczne nie musiały być aż na komorze odolanowskiej, tylko żeby po prostu krótsze te rury musiały być i całe zaplecze mogły być po prostu bliżej samej tarczy. Znaczy te zaplecze w tym miejscu będzie już do końca budowy, dociągnięcie do komory fabrycznej, bo na Łodzi Śródmieście tam jest mało miejsca i tam prace nie są realizowane pod ziemią, tam są prace realizowane aktualnie głównie na powierzchni, jeżeli chodzi o po prostu realizację tych wszystkich ścian szczelinowych. Zresztą za chwilę do Śródmieścia dojdziemy. Tymczasem tu, jak widzicie, możemy sobie trochę zerknąć, co się dzieje na niższych poziomach, czyli na poziomie minus 1, minus 2 i minus 3. Na poziomie minus 1 będzie hala odpraw, a na poziomie minus 2 będzie przejście na poziom niższy. Na poziomie minus 3 będą perony, dwa boczne, które będą się znajdować obok szlaku kolejowego, no i oczywiście tutaj będą dwa tory. Tu podobnie jak na poprzednich stacjach, jak na poprzedniej stacji, będą oczywiście schody ruchome, jak i również windy, żeby zjechać na samą najniższą część. No i co ważne, tu widzimy mniej więcej, że już faktycznie cała płyta denna znajdująca się na samym dole jest już właściwie gotowa od dłuższego czasu, jak i również pierwsze jakieś większe konstrukcje, jeżeli chodzi o podperonie, w tym miejscu zaczynają się powoli zarysowywać. Oczywiście dużych prac tam nie może być realizowanych w tym momencie, bo po prostu jeżeli jest obsługa tarczy, no to to jest najważniejsze. Chociaż, tak jak powiedziałem, w tym momencie tarcza nie funkcjonuje, więc trochę tych więcej prac
jazd można w tym miejscu realizować, ale oczywiście z uwzględnieniem tego, że ta Tatrza niedługo najprawdopodobniej wznowi swoją pracę, no i będzie się dalej drążyć w kierunku Łodzi Śródmieście. Oczywiście praca tej dużej Tatrzy została wstrzymana właśnie przez te zawalanie się kamienicy na Alei 1 Maja i za chwilę do niej dojdziemy, żebyście zobaczyli dokładnie, gdzie ona się znajduje. Tu przy okazji możecie jeszcze raz zobaczyć właśnie na te tubingi, które są już poukładane i tym zielonym dźwigiem jest to wszystko opuszczane na dół, na poziom minus 3, gdzie multikary po prostu zabierają to wszystko i dowożą do samej tarczy TBE. Więc tak to właśnie w tym wszystko, na tym całym zapleczu to funkcjonuje. Jeżeli chodzi o całą stację, ona właściwie, jeżeli chodzi o kubuatorowość, jest całkowicie gotowa. Tu widzicie pojazdy czyszczące na dole. Faktycznie ten teren, żeby ma spokojnie te multikary tam mogły jakoś jeździć z tymi tubingami. Natomiast tak to się zarysowuje. No i idziemy sobie dalej, żebyście zobaczyli, jak to wygląda, jeżeli chodzi o tą kamienicę zawaloną. Tylko przypomnę w tym momencie, że widzicie za jakiś czas duże właśnie otwarte takie wielkie walce. To są walce, które się znajdują na całym tym odcinku, jeżeli chodzi o pomiędzy Łódź Polesie a Łódź Śródmieście. One to są od po prostu wzmacniania gruntu. To są szale, które się właśnie znajdują wzdłuż całej osi tunelu, aby po prostu wzmocnić grunt na całym przebiegu tunelu, bo kamienice w Łodzi są w kiepskim stanie i to było wiadome od dłuższego czasu, właściwie od momentu, kiedy rozpoczęły się prace studyjne, jeżeli chodzi o budowę tejże inwestycji, no ale zawaliła się kamienica. No i dlaczego? Ja wam powiem to z mojej perspektywy, patrząc na tę kamienicę. W sensie, oczywiście oglądałem te filmiki, jak ona się zawaliła. Najpierw stop się ugiął, później kilka minut później całość poszła w dół. To był najbardziej nadwyrażony element, bo faktycznie ta część kamienicy znajdowała się po części w powietrzu, bo ten po prostu była część na dole znajdująca się, jeżeli chodzi o przejście dołem. Tu obok widzimy szacht z kolei, który właśnie miał wzmocnić grunty w tym miejscu, ale pamiętajcie, że te kamienice, one są w tym miejscu bardzo cenne i nie jedna z nich jest po prostu w tragicznym stanie technicznym. One właściwie by mogły się zawalić bez tych prac na dole, ale oczywiście tak dużo TBM w tym miejscu wywołuje bardzo duże wibracje na cały teren w okolicy i faktycznie wszystko w tym miejscu wibruje. Dlatego też kamienice mogą w ten sposób zakończyć swój żywot. Ta kamienica powstała w XX wieku, więc trochę już przeżyła. No i niestety nie ma zbyt dużych, dobrych fundamentów. Podobnie najprawdopodobniej jest z kamienicą po prawej stronie, która w tym miejscu się znajduje. Jak widzicie, ona jest zabezpieczona tutaj, żeby faktycznie tynkrzyć się nie sypał na osoby przechodzące obok, ale możliwe, że podobna sytuacja w tym miejscu będzie, jeżeli chodzi o zawalenie kolejnej kamienicy. To jak widzicie, tych szachtów, jeżeli chodzi o wzmocnienie gruntu, jest całkiem dużo. Natomiast czemu ta sytuacja w ten sposób wygląda, a czemu w Warszawie takich problemów nie było podczas budowy drugiej linii metra warszawskiego? No, sytuacja wygląda następująco. Tutaj jest jedna duża tarcza TBM, która drąży tunel za pomocą jednej tarczy, która ma średnicę 13,4 metra. To jest naprawdę całkiem duża i potężna maszyna. Jej średnica jest dużo większa niż dwóch tarcz, które drążą warszawskie tunele. A warszawskie tunele są inaczej realizowane. Tutaj jest jedna tarcza, która robi tunel dla obydwu torów. W Warszawie mamy pojedyncze tory i pojedyncze tunele, czyli jedna tarcza robi jeden tunel dla jednego toru. W ten sposób w Warszawie powstają dwa tunele, a w Łodzi powstaje jeden. W teorii sytuacja w Łodzi jest tańsza, ale w praktyce przez to jest dużo bardziej wpływa to na całą otoczenie. Większa tarcza robi większe usuwiska, bardziej wpływa na cały teren podziemny, a trzeba pamiętać, że pod Łodzią jest masa rzek, które po prostu zostały schowane pod ziemię. Łódź, jak sama nazwa wskazuje, kiedyś miała dużo rzek, ale teraz ich jest mało, a przynajmniej mało widocznych. Większość z nich znajduje się pod ziemią i wszystkie są po prostu schowane. To nie zmienia faktu, że one cały czas tam są. I ten teren jest naprawdę jak jedno wielkie bagno pod ziemią. Jest mnóstwo kurzawek i tego typu terenów, a to sprzyja tego typu osuwiskom, jak i również tego typu elementom, jeżeli chodzi o te budynki, które po prostu mogą się zawalać. Ja wam mówię, że podczas budowy drugiego tunelu na pewno sytuacja będzie podobna, bo nagrywając tamtą drugą średnicę, widziałem, że takich budynków, które są w kiepskim stanie, jest niestety ponownie całkiem dużo, więc sytuacja może się niestety powtórzyć. Niemniej jak coś, sytuacja przy tej kamienicy, jak również przy wszystkich kamienicach, które są w najgorszym stanie na całej osi tunelu, które po prostu są bezpośrednio na trasie tarcz TBM, to w tym miejscu drąży swój odcinek. Osoby, które w tych kamienicach mieszkają, są przesiedlane do pobliskich hoteli i na cały czas działania po prostu prac pod ich kamienicami. Kiedy pod kamienicą już faktycznie przyjdzie tarcza, mieszkańcy, jeżeli mogą, wracają faktycznie do swoich kamienic i sytuacja jest już opanowana. Natomiast tutaj mieszkańców oczywiście w tej kamienicy nie było, niby byli przesiedleni do hoteli. Mają tam w teorii, wedle tamtych
poprzednich terminów do 16 września oczywiście być. Wiadomo, że już tam nie wrócą najprawdopodobniej część lokatorów, prawdopodobnie cała kamienica będzie musiała być wyburzona, no i w związku z tym też najprawdopodobniej po prostu będą przesiedleni do innych lokali, które miasto ma zapewnić w niegorszym standardzie niż te, co aktualnie, w których właśnie w tym momencie mieszkali. Jak to dokładnie się dalej potoczy, będę Was informować, jak będę coś dalej wiedzieć z innych informacji medialnych. Niemniej sytuacja, która niestety się przytrafiła, ja już to mówiłem nie jeden raz, niestety wiadomo było, że to się przytrafi, bo po prostu biorąc pod uwagę, jaką metodą to jest realizowane, a pierwotnie było planowane, żeby to zrobić dwoma tunelami, a nie jednym, który po prostu bardziej ingeruje w całą tkankę miejską, no ale ostatecznie wyszło jak wyszło, PKP PLK wybrało ten wariant i tak też jest po prostu cała inwestycja realizowana. Mógłbym o tym mówić więcej, ale może już przejdźmy sobie do tego Śródmieścia w końcu. Tutaj w Śródmieściu mogę powiedzieć parę ważnych rzeczy. Po pierwsze, najważniejsze, tory tramwajowe w tym miejscu mniej więcej połowy wakacji zostały przeniesione na stary przebieg. Oczywiście jeszcze bez starych rozjazdów i krzyżownic, niemniej tory już jadą po prostu przez sam środek placu budowy. W związku z czym można było rozpocząć kolejne prace, jeżeli chodzi o ściany szczelinowe wzdłuż całej stacji, a w tym miejscu jest aktualnie po części i wzmacniany grunt, jak i również po prostu są realizowane kolejne większe odwierty. W sensie tutaj są dokładnie w tym miejscu realizowane kolejne odwierty na niższym poziomie. Jeżeli chodzi o tą stację, ona jest realizowana taką metodą, że narpy po prostu jest realizowana cała część, jeżeli chodzi o ściany szyjnowe dookoła całej stacji, a później będzie realizowany wykop. Natomiast wykopu na niższy poziomie jeszcze nie było realizowanego. Tymczasem tutaj na ulicy, do której tramwaje aktualnie zniknęły i nie wrócą przez najbliższe 2 lata, widzimy słupki i inne rodzaju elementy, które zostały poustawione na starych szynach tramwajowych. Oczywiście tramwaje tu wrócą, ale jak widzicie, no, teren został szybko zagospodarowany przez okolicznych inwestorów, którzy po prostu w tym miejscu mają swoje lokale gastronomiczne. Niemniej tak to wszystko w tym miejscu wygląda. Po trasie oczywiście jeszcze trochę tych kamienic jest, chociażby ulica Piotrkowska. No i sądzę, że coś jeszcze może pójść. Przy okazji, jeżeli chodzi o tamtą kamienicę, jeszcze coś się zawaliło. Przypomnę Wam, że oczywiście najbardziej spektakularne było zawalenie tej dużej części kamienicy, ale wcześniej już faktycznie zawaliła się w tym budynku podłoga. Dokładnie dzień wcześniej, więc już faktycznie symptomy, że coś jest nie tak, były, ale one są i tak z tym tak złym stanie te wszystkie budynki w tej okolicy. Po prostu nie wiadomo, czy coś się zawaliło z powodu tarcz TBM, czy z powodu po prostu tego, że już to są budynki wiekowe i są po prostu zaniedbane, jeżeli chodzi o stan techniczny. Tymczasem dolecieliśmy do budynku, który ma z kolei wzmacniane fundamenty. To jest właśnie Dom Kultury. Pod nim, a właściwie obok niego, bardzo będzie się bliska, będzie znajdować się właśnie komora demontażowa dla obydwu tarcz i dla tunelu KDP, czyli dla pociągów dalekobieżnych i dla pociągów podmiejskich, które właśnie będą jechać tą średnicą, którą dzisiaj filmu nie oglądacie. W skrócie dwie tarcze TBM w tym miejscu będą wyjmowane i zanim będzie powstawać cała komora demontażowa w tym miejscu, czyli komora fabryczna, bo jest wzmacniany grunt Domu Kultury w tym miejscu, gdzie się znajdują. Budynek sam z tego, co kojarzę, chyba po części funkcjonuje. Przynajmniej do niego dojścia zostały pozostawione, chociaż mogę się mylić w tym temacie. Chyba on już jest, nie, chyba jest zamknięty, biorąc pod uwagę, który jest zaawansowany prac budowy. Natomiast fundamenty są wzmacniane i do momentu, kiedy te fundamenty nie zostaną wzmocnione, a to jest realizowane przez spółkę CPK włącznie wraz z PKP PLK tam po części, a do momentu, kiedy to nie zostanie zrealizowane, tutaj dalsze prace, jeżeli chodzi o budowę właśnie w tym miejscu komory demontażowej, komory fabrycznej, nie są realizowane. Niemniej mają jeszcze czas, zanim tutaj tarcza się dowierci, biorąc pod uwagę, że aktualnie jest wstrzymane, pewnie minie jeszcze z rok. Tymczasem dolecieliśmy do stacji kolejowej Łódź Fabryczna, która rzeczywiście tu się znajduje, ma 4 tory na dole, tu przy okazji nowe budynki powstają po prawej stronie, no i jak się wszystko to dobrze zakończy, to z 2 peronów najprawdopodobniej będzie wylot dla pociągów dalekobieżnych dalej na Wrocław i Poznań, a z 2 pozostałych, właściwie z 3 peronów będzie wylot na łódzką średnicę podmiejską, właśnie przez Śródmieście, Polesie i dalej Koziny, lecąc później na Kalicką i Rzemieniec, więc jest to daleko idąca inwestycja. I w końcu Łódź Fabryczna będzie stacją przelotową. Na niektórych pociągów EUKA jest to przelotowa stacja, ale w taki sposób, że po prostu pociąg dojeżdża i zawraca. Natomiast lecimy dalej sobie nad średnicą, która w tym miejscu została wybudowana już jakiś ładny czas temu. Jak widzicie, przez sam środek tego lasu dalej lecimy już sobie nad odcinkiem, gdzie już faktycznie jesteśmy na powierzchni. Mamy kolejny przystanek kolejowy na trasie. Następnie odcinek się zwęża z 4 torów na 2 tory, więc przepustowość w tym miejscu jest ograniczona, ale spokojnie podczas budowy kolei dużych prędkości do Warszawy, tutaj będą wybudowane dodatkowe 2 tory na trasie bezpośrednio właśnie dużych prędkości do Warszawy Zachodniej. No i na naszym odcinku dodatujemy oczywiście do stacji kolejowej Łódź Widzew, gdzie większość pociągów aktualnie przelotowych po prostu się zatrzymuje. Tu możemy zacząć naprawdę, wszystkie pociągi właściwie te przejeżdżają przez Łódź. Oczywiście jest jeszcze Chojne, jest jeszcze
Właśnie Widzew, jak i również jest Kalicka. Te trzy stacje są aktualnie trzema głównymi stacjami, a plan jest taki, że podczas zakończenia prac wszystkich na średnicy główną stacją kolejową w Łodzi będzie właśnie Łódź Fabryczna, która de facto znajduje się w centrum Łodzi, no i przydałoby się, żeby tak ogromny obiekt, który naprawdę jest przepiękny i bardzo dobrze zrealizowany, jeżeli chodzi o funkcjonalność, po prostu był wykorzystywany. A tam w tle widzicie budynek z muralem Koleo, który jest partnerem kanału Awizonosz i dzięki nim właśnie jeżdżę po całej Polsce bez dodatkowych opłat, jeżeli chodzi o pociągi kolejowe. Was również zachęcam do korzystania z tej aplikacji, bo po prostu osobiście również z niej korzystam, bo jest bardzo wygodna. Po prostu zapisuję sobie pasażerów i dalej klikam konkretne osoby i kupuję parę minut przed odjazdem na dany pociąg. Tymczasem czas na podsumowanie tego filmu. No jeszcze wiadomość ode mnie na sam koniec. Właśnie zobaczyliście film z łódzkiej średnicy, tutaj podmiejskiej, na Polesiu, Kozinach i Śródmieściu będą przystanki po trasie, ale powstaje też druga średnica, bez przystanków po trasie, tylko łącznie dla pociągów dalekobieżnych, które będą jechać prosto na Wrocław czy też na Poznań. Jak tam wyglądają teraz prace, właściwie wyglądały na koniec sierpnia 2024? O tym wszystkim zobaczycie film już za kilka dni, z serii oczywiście Łódź, Skaz, Średnica 2050. Kliknijcie subskrybuj i ten dziwny dzwonek, aby tego materiału nie przegapić. No i jeżeli chcemy pomóc w realizacji tych filmów z jednej i drugiej średnicy, zostańcie patronami Awizonosza. Tymczasem wracamy do podsumowania filmu, a jak coś, kolejny film, nowy z łódzkiej średnicy tej KDP, pojawi się w listopadzie 2023. Wracamy! No i tak patrząc na kalendarz, to będzie 16-17 września, czyli poniedziałek, wtorek, najbliższy po weekendzie. Tymczasem to na tyle z tego materiału. Jeżeli taki film się podobał, to zostawcie łapkę. Jeżeli chcecie zobaczyć więcej materiałów, kliknijcie subskrybuj i ten dziwny dzwoneczek. Jak zawsze zachęcam Was do zostawiania patronami Awizonosza. No i co ważne, kolejny film z tej średnicy pojawi się w grudniu 2024, ze średnicy KDP pojawi się w listopadzie 2024, czyli co 3 miesiące te filmy będą się pojawiać z jednej czy i z drugiej średnicy. Natomiast druga średnica, tylko Wam powiem, w tym momencie ona będzie podobnie realizowana jak ta, czyli też jedna duża, ogromna tarcza będzie się drążyć pod całym miastem, tylko że tamta średnica będzie o wiele dłuższa, tamten odcinek tunelowy będzie też dłuższy, więc pewnie jeszcze nie jedna kamienica w jakimś stopniu mniejszym lub większym ucierpi na jednej czy drugiej inwestycji kolejowej. No ale co ja mogę powiedzieć, tak wybrali inwestorzy, taką metodę, no i tak to aktualnie jest realizowane. Do zobaczenia niedługo, cześć!